Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj krótkie ogłoszenie z okazji Hellevatora oraz startu nowego serwera międzynarodowego 60. Twórcy przygotowali specjalnie dla Was ode mnie dwa kodziki, które widzicie już w tym momencie nad moją głową. Pierwszy kodzik jest dla wszystkich na każdy serwer i tak naprawdę jedyny wymóg, żeby go użyć, to poziom 10 na swojej postaci, więc myślę, że zupełnie bez problemu. Natomiast drugi kodzik, tak jak sami widzicie, jest na serwer 60 międzynarodowy. No i daję Wam darmowe grzybki Gryfosmoka oraz Nieśmiertelkę. Oczywiście na samym wstępie powiem, żebyście rozsyłali te kody gdzie tylko się da. Jeżeli macie jakieś gildie na W60, to tam możecie wrzucać oczywiście ten kodzik dla wszystkich, też na swoje gildie, w których tam na co dzień gracie, nie tylko na nowy serwer. I to tak naprawdę jest najważniejsze, żebyście te kodziki rozsyłali gdzie tylko się da, żebyśmy nabili po raz kolejny mocne statystyki. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a co za tym idzie kolejnych kodów, bo często takie dostaję właśnie z okazji jakichś startów serwerów, czy z okazji startów jakichś eventów pokroju legendarny Loszek, czy właśnie Hellevator. Piszcie komentarze, czy rozesłaliście kodzik i czy wszystko działa, no i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No a ja w tym momencie dokładnie Wam powiem, jak te kody działają, jak je wpisać, do kiedy są ważne i tak dalej, żeby tutaj dopełnić wszystkich formalności. Więc dobra, chyba możemy sobie powolutku zaczynać, no i może zacznę na początek od tego kodu na serwer 60. Jeżeli chodzi o serwer 60, to w tym momencie zapewne wystartował, dlatego że ten film wleci właśnie o godzinie 16-18 listopada, tak go ustawię, żeby tak się opublikował. No i z okazji tego serwera, który w tym momencie wystartował, Playa przygotowała kod startowy, który możecie wpisać właśnie tylko i wyłącznie na nowym serwerze i tylko do 20 poziomu. O tym musicie pamiętać, no bo jednak wiem, że niektórzy się tam mogą rozpędzić, możecie wbić bardzo szybko ten 20 level, jak tam wiecie, bawicie się i tak dalej, no i już niestety z tego kodu nie skorzystacie, no a tak jak mówię, jest on tylko do 20 poziomu. Jeżeli chodzi o to, co dostajecie za ten kod, to jest to 60 grzybków, wierzchowiec 50%, czyli Gryfosmok, no i Nieśmiertelka. Jeżeli kupujecie pierwszy pakiet, to ten wierzchowiec z kodu Wam się połączy z tym z pierwszego pakietu i będziecie tam mieli bodajże na... w sumie to nie pamiętam ile, ten jest na 2 tygodnie, z pierwszego pakietu jest chyba na miesiąc, czyli na 1,5 miesiąca koniec końców około będziecie mieli tego wierzchowca 50%. No i właśnie, jak ten kodzik wpisać? Najlepiej od razu na pierwszym levelu, jak tylko już będziecie mogli się zalogować na konto. W ogóle teraz trwa streamek chyba na Twitchu, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, więc jak ktoś chce sobie obejrzeć, jak tam zaczynamy powolutku na nowym serwerze, to zapraszam, to też tak powiedzmy między wierszami Wam powiem. No ale dobra, żeby użyć tego kodu, no to musicie sobie wejść tutaj w plusik obok Waszych grzybków. Pokazałbym Wam to na W60, no ale w tym momencie jeszcze niestety nie jest opcja gratis tutaj dostępna. Będzie dostępna dopiero po starcie serwera, czyli jak Wy już oglądacie ten film, to możecie oczywiście tego kodu użyć. No i pokażę Wam na innym koncie. Wchodzicie sobie tutaj w plusik obok Waszych grzybków, klikacie sobie gratis, no i tu wpisujecie mój kodzik, który wygląda następująco. Zresztą to już widać na banerze. C6U7EMCE, czyli możecie teraz sobie zatrzymać, przepisać z baneru, jak tam tylko chcecie, no i klikacie daj mi bonus i dostajecie właśnie ten, no te wszystkie gratisy, które powiedziałem wcześniej. Jeżeli chodzi o ten kodzik i w ogóle o ten tutaj guzik gratis, jeżeli macie dostępny jakiś pakiet, na przykład ten startowy czy coś, to może będziecie musieli zjechać trochę bardziej w dół tego grzybiarza, żeby znaleźć ten guzik gratis, więc no jak go nie macie od razu, to musicie o tym pamiętać, że będziecie musieli tam troszkę zjechać. No i tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o ten kod. Polecam używać, 60 grzybków na start darmowych, myślę, że dla graczy free to play bardzo fajny buścik, zresztą ten wierzchowiec tak samo, no generalnie bardzo, ale to bardzo się opłaca. Jeżeli chodzi o to, do kiedy jest ważny, to tak jak już Wam powiedziałem, można go użyć tylko do 20 poziomu, no i działa od teraz do 18 grudnia do godziny 23:59, czyli tak naprawdę przez cały miesiąc. Dobra, więc tyle jeżeli chodzi o ten kod z okazji W60, no i teraz kodzik dla każdego. Kodzik dla każdego z okazji Hellevatora i tak naprawdę no na każdy serwer oraz oczywiście na W60 te dwa kody można łączyć ze
sobą, jeżeli gracie, no tak jak mówię, na W60, a jeżeli gracie na jakimś innym serwerze, to możecie używać tylko tego kodu z okazji Hellevatora, no i ten kod jest, tak jak wspomniałem, pierwszy od góry, czyli może najpierw co on daje, przede wszystkim 25 kart kluczy, czyli tych kart, dzięki którym możecie tam pokonywać kolejnych potworów w Hellevatorze i walczyć po prostu za darmo, nie za grzybki, 100 klepsydr oraz nieśmiertelkę, więc no takie trzy rzeczy, myślę, że również fajnie, ten kodzik jest głównie pod ten event stworzony, 25 kart kluczy na początek, to jest bardzo fajny buścik, no bo generalnie tam na początku chyba mamy 15, bardzo często nam lecą te karty klucze, więc nawet jako free to play możemy sporo tych przeciwników za darmo, bez wydawania grzybków, pokonać z tym kodzikiem. No i dobra, jeżeli chodzi o ten kod, to można go użyć od 10 poziomu. To co już powiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że żeby wejść do Hellevatora, no to wasza postać musi mieć ten poziom 10. I teraz tak, zanim w ogóle wpiszecie ten kod, no to załóżmy, że wbijacie poziom 10, jeżeli oczywiście tworzycie nową postać, na przykład na W60. Jak macie postać, która ma już ten 10 poziom, to wchodzicie sobie tutaj do Hellevatora, jak już będzie otwarty, czyli w tym momencie. Najlepiej pokonajcie tam jednego przeciwnika, żeby wam zaliczyło, że na pewno weszliście do tego Hellevatora. No i potem standardowo, tak jak zawsze, wpisujecie ten kodzik, wchodzicie znowu tutaj w plusik, znowu klikacie gratis, no i ten kodzik to jest neutral myślnik N6BT, czyli to co mamy również na banerku, no i klikacie daj mi bonus, no i tak samo jak widzicie kupon Nodridi, no ale w tym momencie wy już będziecie mogli go używać. I tyle tak naprawdę, tyle jeżeli chodzi o ten kod, tak jak mówię, pewnie wam wyskoczy nieraz komunikat, że musicie dołączyć do wydarzenia, więc najlepiej do tego Hellevatora sobie najpierw wejść, no a później dopiero próbować wpisać kod, żeby na pewno wszystko zadziałało. No i co? Co mogę więcej powiedzieć? Do kiedy ten kod jest ważny, ten drugi? Jest ważny tylko do 20 listopada 23.59, czyli tak naprawdę tylko do niedzieli, więc no macie troszkę ponad 2 dni, żeby tego kodu używać, więc tu już zdecydowanie krócej aniżeli na ten serwer 60. Także musicie się śpieszyć i najlepiej go sobie wpisać od razu. Tak jak wspomniałem, ten kod jest dostępny dla każdego, na każdy serwer. Co mogę więcej powiedzieć z takich newsów, powiedzmy, i takich rzeczy istotnych jeszcze co do kodów? Tak jak już powiedziałem, kody na W60 można łączyć, więc jeżeli gracie na nowym serwerze, który w tym momencie również wystartował, no to możecie sobie po prostu użyć jednego i drugiego, tu jakby logiczne. Tylko pamiętajcie, żeby tego kodu startowego, czyli tego C6 U7MC użyć od razu na pierwszym levelu, no a tego z okazji Hellevatora możecie użyć dopiero od 10 poziomu po wejściu w ten Hellevator. To myślę, że jest dość ważne, no ale tak czy inaczej gracze z W60 mogą użyć obydwóch. Jeżeli byście nie dostali nagród, jeżeli coś tam by zlagowało, bo na pewno serwery będą mocno przeciążone i są w zasadzie w tym momencie, jak wy to oglądacie, to spróbujcie zdjąć, założyć broń, spróbujcie albo jakiś tam inny itemek, spróbujcie się przelogować, na pewno to dojdzie, tylko po prostu może czasem dojść z opóźnieniem. Oczywiście to co powiedziałem na samym początku, rozsyłajcie kod po swoich gildiach, znajomych, gdzie tylko się da, jak tam grają właśnie jacyś znajomi, na jakichś grupkach, na jakichś discordach, gdzie tam tylko możecie, to po prostu rozsyłajcie te kodziki, żebyśmy po raz kolejny nabili najmocniejsze statystyki. Kodu twórcy i tak możecie użyć jednego na konto, każdy daje to samo, więc będę wdzięczny jak wybierzecie moje. No i jeszcze, nawet jak tam nie planujecie grać na W60 czy coś w tym stylu, to i tak możecie wbić na moment, użyć kodu, pobawić się, sprawdzić topkę, wiecie jak to wygląda. Tak samo kodu dla każdego, też możecie użyć na jakimś koncie, które już jest nieaktywne, możecie wbić, pobawić się właśnie w Hellevatorze, no a kodziku tak czy siak użyć. I chyba tyle, chyba wam wszystko powiedziałem, chyba powiedzmy dopełniłem formalności, także życzę wam miłej zabawy, zapraszam oczywiście na streamka, który w tym momencie najprawdopodobniej trwa na Twitchu, w przypiętym komentarzu jest link właśnie do tego Twitcha, tak samo w opisie tego filmu. Udanej zabawy na nowym serwerku, udanej zabawy w związku z Hellevatorem, mam nadzieję, że kodziki ode mnie troszeczkę ją umilą. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, tak jak mówię, subskrybujcie z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych kodów, bo zawsze o nich daję info. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Zostawiajcie kciuka w górę, jeżeli wszystko działa i użyliście kodziku, tak samo w komentarzach piszcie, czy rozesłaliście te kody, czy użyliście ich. No i tyle. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.